Czcigodne i drogie siostry, spotykamy się ciągle jeszcze w pierwszych godzinach Nowego Roku. I to zawsze czas, w którym wybiegamy w przyszłość, wiedząc, że zaczyna się kolejny okres naszego życia, kolejne miesiące, tygodnie i dni, które mają być wypełnione tym, do czego nas Chrystus wzywa, a wzywa nas do miłości. Miłości tak wielkiej, którą On nam okazał swoim życiem. Miłości, która kazała Mu przeżyć podwójną kenozę, czyli podwójne wyniszczenie. Wtedy, kiedy najpierw wcielił się, przyjął ludzkie ciało z Maryi Dziewicy, kiedy stał się człowiekiem, a dalej, kiedy już będąc człowiekiem, wyniszczył siebie, umierając na krzyżu, śmiercią haniebną pośród przerażających cierpień. I wszystko z miłości. Miłości do końca, bo do końca nas umiłował. Te dni, które przeżywamy, już cały tydzień, oktawy świąt Bożego Narodzenia, która kończy się właśnie dzisiaj. Te dni najpierw pokazują nam sam cud wcielenia i przyjścia na świat Bożego Syna, Jego narodzenie. On jest w centrum i nie może być inaczej, ponieważ przez Niego wszystko się stało. I On jest światłością świata. I On jest drogą, prawdą i życiem. I wszystko ma w Nim swoje spełnienie i swój sens. W Nim, boskim Logosie, wcielonym dla nas i dla naszego zbawienia. A dzisiaj, pierwszy dzień Nowego Roku, zakończenie oktawy świąt Bożego Narodzenia i w ich centrum staje Boga Rodzica Dziewica. Ta, która dała boskiemu Synowi człowieczeństwo, z niej się zrodził. To dzięki niej stał się bratem każdej i każdego z nas. To dzięki niej także stał się do nas we wszystkim podobny, oprócz grzechu. Także dzięki niej i z niej, bo ona przed wiekami wpleciona w cały niepojęty zamiar zbawczy, poczęła się bez grzechu, niepokalanie poczęta. Ta, która depcze głowę węża i która pokazuje, jak być synem do końca, stając się dzięki temu także tej wierności do końca, Matką Kościoła. Rozważamy dzisiaj jej niezwykłą godność, Boga Rodzicy, Teotokos. Nie tylko rozważamy zatem jej postać jako Matki Jezusa, ale jako Bożej Matki. Bo jej miejsce tak niezwykłe wynika właśnie z tego, że Boży Syn stał się człowiekiem. I że dzięki tej szczególnej jedności, którą w teologii nazywa się Unią Hipostatyczną, przysługuje jej właśnie ten tytuł Boga Rodzica, Bogiem sławiona Maryja. Jakże piękne te słowa, jedne z pierwszych, jak jest na polska literatura.
poświęcona właśnie jej. I to świadczy, jak ona głęboko wpisała się także w historię polskiego narodu. I zaskakiwać nas może, a jednocześnie cieszyć i radować, że ten hymn Boga Rodzica stał się jednocześnie hymnem naszego narodu, śpiewanym przez polskich rycerzy pod Grunwaldem. Że jej wizerunek matki, która broni nas z Jasnej Góry, był na pancerzach polskiej husarii, także pod Wiedniem. Wpisana w polski los, matka nasza i królowa, która opiekowała się nami przez cały czas naszych dziejów, co było jakżeż mocno odczuwalne w długich 123 latach niewoli. Jednoczyła nas, będąc na Jasnej Górze. Jest rzeczą znamienną również, że kiedy 100 lat temu, 10 grudnia 1918 roku, biskupi polscy z trzech zaborów po raz pierwszy mogli wystosować orędzie do Polaków, żyjących dotychczas w stanie podziałów, na skutek wielkiej wojny, także walczących w przeciwstawnych sobie armiach, że ona została szczególnie wspominana przez tych biskupów orędziu właśnie po to, aby nie tylko przypomnieć jej rolę, a naszą w niej zakorzenioną historię, ale żeby właśnie 1 stycznia 1919 roku, dokładnie 100 lat temu, za jej przyczyną upraszać u Boga łaskę utrwalenia niepodległego bytu Rzeczypospolitej. To, że ona powstawała, było już cudem Bożym, cudem Bożej opatrzności, ale przecież rok 1919 to dopiero tworzenie zrębów II Rzeczypospolitej, to wywalczanie sobie granic dla Polski. Wszystko było wtedy jeszcze płynne, niejasne, niepewne. I właśnie modlitwy zanoszone do Boga poprzez nią, naszą Matkę i Królową. Drogie siostry, jesteśmy dzisiaj po 100 latach w nowej zupełnie rzeczywistości. Ale zdajemy sobie sprawę również z tego, jak bardzo potrzebujemy jej matczynego wsparcia i opieki wobec zagrożeń, które są dzisiaj. Niemałych zagrożeń. Bo próbuje się godzić w samą tożsamość naszego narodu, w jej tradycję, w jego, naszego narodu związanie z Kościołem i z Matką Najświętszą. Próbuje się to pomniejszyć, niekiedy wyśmiać. Próbuje się z tym walczyć. Próbuje się w ogóle z przestrzeni naszego kraju usuwać wymiar sakrum. W imię tolerancji już i biały opłatek niektórych denerwuje, a obecność księdza każe wzywać, żeby się usunął. To ma miejsce dzisiaj przecież. I nie wolno nam tych faktów nie widzieć i nie wolno nam nie próbować wniknąć w to, dlaczego tak się dzieje. Zachodni świat, którego nie zrozumie się przecież bez chrześcijańskich korzeni,
Od tych korzeni się odwraca systematycznie, konsekwentnie. Od czasów tak zwanej Wielkiej Rewolucji Francuskiej. A więc to już proces trwający ponad dwa wieki. Odwraca się ten świat zachodni od swoich korzeni i próbuje się za wszelką cenę od nich odciąć. Powstaje wielka niewiadoma, czym będzie Europa, czym się stanie. Jacy ludzie będą tu żyli? Jakie wzorce kulturowe będą dominować? To taka wizja w skali narodów i państw i tego, co jeszcze do niedawna było nazywane rodzinną Europą. Ale to są także problemy, które dotykają poszczególnych ludzi, małżeństw, rodzin. I zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo te problemy dotyczą także polskiego narodu. Jak ogromny kryzys małżeństwa i rodziny, jaka plaga rozwodów i agresji i nienawiści i nieszczęsnego losu dzieci, które są zmuszane do tego, aby wybierać między ojcem a matką. Można zastanowić się, dlaczego tak jest. Można powiedzieć, taki dzisiejszy świat, taka kultura, pozbawiona przeszłości, pozbawiona myślenia o przyszłości, skoncentrowana tylko do czasu teraźniejszego, który ma być za wszelką cenę wypełniony samą tylko przyjemnością. Bez odpowiedzialności za drugiego i za każdego trzeciego, za społeczności, za naród, za ojczyznę, za Kościół. Co będzie zatem z tym narodem, który burzy podstawowe struktury społeczne, najbardziej pierwotne komórki decydujące o tym, czy dane społeczeństwo i naród mogą się w ogóle rozwijać, czy też nie. Co z nami zatem będzie? Co będzie z każdym małżeństwem, które jest uroczyście zawierane w Kościele i po kilku latach przestaje istnieć i uważa się to za normalne? To są pytania, które już 60 lat temu prawie postawił Karol Wojtyła w poemacie, dramacie właściwie poetyckim, przed sklepem jubilera. Co zrobić, żeby ci, którzy zawarli małżeństwo, przetrwali? Co zrobić, żeby Andrzej trwał w Teresie, a Teresa w Andrzeju? Kiedy powstaje pytanie, jak człowiek może trwać w człowieku, skoro nie wystarcza człowiek. Skoro nie wystarcza człowiek. To stwierdzenie będzie kilka razy wracało w dramacie przed sklepem jubilera. I to otwiera przestrzeń dla wiary. Bo jedynie wiara pozwala trwać do końca miłością prawdziwą, ofiarną, miłosierną, przebaczającą, pozwalającą ciągle na nowo zaczynać. Bo człowiek zostawiony sam sobie nie przetrwa. I tutaj wracamy do tajemnicy świętej rodziny. Byłem niedawno pytany, jak na ten kryzys małżeństwa i rodziny dzisiaj odpowiedzieć? Kryzys, który toczy przecież polskie społeczeństwo.
Odpowiedziałem wtedy, trzeba brać przykład z tego, co było najbardziej istotne w postawie Maryi i w postawie Józefa. Oboje znaleźli się w sytuacji bardzo trudnej. Ona nagle znalazła się pod wpływem Ducha Świętego w stanie błogosławionym. On, kochający swoją przyszłą małżonkę, przekonany do jej wierności, a jednocześnie nie potrafiący zrozumieć, jak to jest, że ona już nosi w sobie dziecko, skoro on, Józef, ma absolutną pewność, nie jest tego dziecka ojcem. I trzeba by pogłębić to, co powiedziałem wówczas. Maryja pytała, jak to możliwe. Usłyszała, zadziała w tobie Duch Święty. Uwierzyła. Uwierzyła Bogu, który zażądał od niej rzeczy po ludzku niemożliwej. Uwierzyła Bogu, bo była przekonana. Ta jej wiara utoruje drogę Boga do innych. Dziecko, które się z niej narodzi, będzie Zbawicielem świata. Święty Józef, pełen niepokoju, chce oddalić Maryję i słyszy głos anioła, weź ją. Weź ją do siebie. Weź całą odpowiedzialność za nią i za dziecko. Co więcej, temu dziecku nadaj imię Jezus, co znaczy Jahwe, Bóg jest zbawieniem. I ponieważ Józef wierzył Bogu i wierzył w Boga, uczynił tak, jak kazał mu anioł. I z tej wierności obojga wobec Boga przyszedł na świat Zbawiciel świata. I utworzyła się rodzina, którą nazywamy nazaretańską, świętą, wzorem wszystkich rodzin ze względu na miłość, jaka była między nimi. Miłość, która przychodziła z wysoka i naraz przyjęła postać miłości z wysoka, która stała się jednocześnie Emanuelem, Bogiem z nimi, z Maryją i Józefem. Każdego dnia ich wspólnego, niełatwego, niekiedy wręcz dramatycznego życia. Byli razem dzięki wierze. To wiara sprawiła, że byli razem. Rozwijali się dzięki wierze, która przyjmowała kształt coraz bardziej głębokiej, przejmującej wszystkich miłości. Jeżeli dzisiaj zastanawiamy się nad kryzysem małżeństwa i rodziny, możemy oczywiście powiedzieć, taki jest świat. Świat żyjący tylko bieżącą chwilą. I to jest wytłumaczenie w kategoriach pewnych zjawisk kulturowych. Ale w kategoriach wiary trzeba by powiedzieć, kryzys jest bardzo głęboki, małżeństwa i rodziny, bo brakuje wiary w Boga. Bo brakuje zawierzenia swego życia Bogu aż do końca. Bo brakuje tego fundamentu, tej skały, na której trzeba ciągle na nowo budować swoje życie, swoje i tych osób, z którymi się złączyło poprzez sakrament małżeństwa. Jak nie ma tej skały, nie ma tego fundamentu, wystarczy, że zawieje wiatr i wody będą zbierać, a dom życia budowany na piasku
się zawali. Pytanie nasze, myślę, że także bardzo głębokie pytanie sióstr. Co w tej sytuacji czynić, robić? Na pewno odpowiedź jest jedna. Otoczyć wiarą, miłością wypływającą z wiary każde małżeństwo i każdą rodzinę. Troszczyć się o ten fundament ludzi, z którymi się siostry poprzez charyzmat swego posługiwania w Kościele się spotykają. Troszczyć się o wiarę tych ludzi. Wiarę, która będzie stawała się wiernością potwierdzaną przez nich małżonków, wiernością potwierdzaną każdego dnia. Wiarę, która jest łaską, a więc czymś, co łatwo utracić, ale jednocześnie jest łaską, którą można poprzez modlitwę, wierność, ofiarę w sobie pomnażać. Być osobiście świadkiem wierności wobec Boga, by innych podobną, choć nie tą samą wiernością, niejako duchowo zarażać, a przede wszystkim pokazywać, ona jest możliwa. Dla każdego człowieka, mimo jego słabości i kruchości i niestałości, ona jest możliwa. Wymadlana, wyklęczona, pogłębiana cierpieniem niekiedy, ale przede wszystkim taką ufnością pokładaną w Bogu, o którym każdego dnia możemy znaleźć przedziwne potwierdzenie. Jest ze mną, prowadzi mnie na dobre pastwiska, błogosławi. Doświadczyć osobiście takiej wierności wobec Boga, która staje się źródłem osobistej, najgłębszej radości i szczęścia. I to pokazywać tym, którzy idą drogą małżeństwa i rodziny. I pokazywać im to jako coś naprawdę możliwego. Coś jednocześnie bardzo koniecznego dla ich osobistego szczęścia, ale i dla szczęścia tych osób, z którymi się najpierw związali, a potem wydali na świat. Dla dobra wspólnot, które tworzą. Dla dobra Kościoła, który jest wspólnotą wspólnot. Dla ojczyzny, która musi być także bardzo ważnym umiłowaniem. Pokazywać to sobą, swoim życiem, nieraz jakby ukrytym, ale przecież dla świata koniecznym. Bo tak jest życie zakonne. Z jednej strony ukryte i przypomina sobą i ma coś w sobie z ukrytego życia rodziny nazaretańskiej. A jednocześnie życie, które promieniuje swoim pokojem, swoją dobrocią, które staje się łaską dla innych, zachętą, punktem odniesienia. Kiedy zatem zaczyna się ten nowy rok, 2019, dla nas wszystkich, zaczyna się on także dla was, czcigodne siostry, dla każdej z was osobna. Idzie dalej wasza osobista i toczy się osobista historia. Niech będzie to historia
ciągle pogłębianej wierności. Ciągle większej, odczuwalnej ze strony Boga miłości. Historia świadectwa, które tak bardzo potrzebne jest współczesnemu światu. Jest o co się modlić. Jest o co błagać Pana, który jest właśnie władcą ludzkich dziejów i historii. Jest w nas moc, by za przyczyną Przenajświętszej Marii Panny, Boga Rodzicy, powtarzać z ufnością pod Twoją obronę. Uciekamy się. Święta Boża Rodzicielko, uciekamy się pod Twoją obronę, by budować Królestwo Boże wokół siebie, dla dobra świata, dla nadziei, której ten świat nie może stracić, jeśli jeszcze chce dalej istnieć. Pod